Mikołaj obierze świat. We Lwowie. Odcinek 29. Dziś wstajemy raniutko, bo na cały dzień jedziemy do Lwowa. Po odstaniu 2 godzin na granicy wjeżdżamy na Ukrainę. Po drodze oglądamy ukraińskie wsie i miasteczka. Są w znacznie gorszym stanie niż te w Polsce. Przedmieścia Lwowa to ponure blokowiska, jakich na wschodzie wiele. Docieramy w końcu do pięknego, zabytkowego śródmieścia. Już to, co widzimy z okien autokaru, robi wielkie wrażenie. Zwiedzanie zaczynamy od jednej z najstarszych istniejących nekropolii w Europie, cmentarza Łyczakowskiego. Cmentarz Łyczakowski został otwarty w 1786 roku. Leży tu wiele wielkich i zasłużonych osób, zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Tu na przykład obok siebie Maria Konopnicka i wybitny matematyk Stefan Banach. Ten obelisk zawiera prochy polskiego dowódcy Ordona, który wcale nie zginął, broniąc słynnej reduty. Cały cmentarz jest uznany za pomnik muzeum pod gołym niebem. Warto tu spędzić cały dzień, oglądając zabytkowe nagrobki, dumając o historii i przemijaniu. Częścią całego cmentarza jest tak zwany cmentarz Orląt. Pochowano tu młodych obrońców Lwowa z wojny polsko-ukraińskiej 1918-19. Większość z nich to osoby w wieku około 20 lat. Walczyli o polski Lwów i odzyskanie niepodległości. Z Ukraińcami, którzy walczyli o ukraiński Lwów i uzyskanie niepodległości. Po II wojnie światowej, kiedy miasto trafiło z polskich w ręce sowiecko-ukraińskie, cmentarz został niemal zrównany z ziemią. Odbudowano go po upadku ZSRR i otwarto w roku 2005, ale jak widać, nie do końca. Obok leżą ofiary strony ukraińskiej, ale też z innych oddziałów i czasów, w tym z tych kolaborujących z faszystami. A poniżej świeże mogiły poległych w wojnie z Rosją w Donbasie. Tyle cierpienia się tu splata. Wracamy do centrum. Zwiedzanie zaczynamy na Prospekcie Swobody, czyli na dawniejszych wałach hetmańskich. To jedna z głównych alei spacerowych miasta. Tu zawsze jest gęsto od spacerowiczów. Na końcu alei stoi jeden z najpiękniejszych budynków Lwowa. To Opera Lwowska, dawniej teatr miejski i wielki. Budynek został zaprojektowany przez Zygmunta Gorgolowskiego,
wybitnego polskiego architekta. Otwarcie opery w roku 1900 było ważnym wydarzeniem w życiu Polaków pod zaborami. Sam budynek to dzieło sztuki. Pracowali tu najlepsi lwowscy rzemieślnicy i artyści epoki. Okres sowiecki, teatr przetrwał w dobrej kondycji. Lubiano wtedy reprezentacyjne teatry i je odnawiano. Zgłoszenia tutaj są ze szczerego złota. Scena i loże robią niesamowite wrażenie. Idziemy dalej przez Starówkę. Zwiedzamy cerkiew Przemienienia Pańskiego. Została ona zbudowana pod koniec XIX wieku na ruinach kościoła Trójcy przy Najświętszej. Ulicą Krakowską przemieszczamy się kawałeczek w stronę Katedry Omiańskiej. To jeden z najstarszych zabytkowych kościołów Lwowa. Wybudowano go w drugiej połowie XIV wieku. Za czasów sowieckich był tu magazyn obrazów. Dalej ulicą Krakowską docieramy na rynek. Zmierzamy do kolejnego kościoła. Bazylika archikatedralna najczęściej zwana jest po prostu katedrą łacińską. Gmach w stylu gotyckim zbudowano na przełomie XIV i XV wieku. Ta wspaniała katedra gościła polskich królów. Tu Jan Kazimierz składał śluby lwowskie i tu chrzczono Stanisława Leszczyńskiego. Manierystyczna kaplica Bojmów została zbudowana na początku XVII wieku przez bogatego węgierskiego kupca na nieistniejącym już cmentarzu. Wracamy na rynek. Niech inni zjadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Wiednia, Paryża, do Tyno. A ja się z Lwowa nie ruszam za mną, za skarb na skarżnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko w Lwowie, gdzie śpiewy przytulu i płucą wysną, tylko w Lwowie. I bogać, i dziad, to co za pan brat. Zachodzimy do apteki muzeum. Przypomina to nam, że w jednej z lwowskich aptek, aptece Mikolasza, Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową. I szkoda gadania, bo co te szkoda, nie ma jak dwo. Uśliwi się dużo ładniejszych jest gwiazd, lecz Bóg to jest jeden na świecie. Na obiad jemy pielmini. Pyszne pielmini. Gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? I w
a na deser lody. Bardzo pyszne lody w tym Lwowie. Wracamy pod pomnik Tarasa Szewczenki na prospekcie Swobody. I żegnamy się z Lwowem widokiem Opery Lwowskiej. Trzeba tu będzie jeszcze wrócić, bo ledwie liznęliśmy to piękne miasto. A teraz to już koniec.